Cześć! Przed Wami 38 odcinek serii Camp, w którym przedstawię Wam moje najnowsze budownicze dzieło Obóz nad jeziorem. Koniecznie zostańcie do końca i dajcie znać, jak się podobało. Z tej strony Dworkop Elo, zapraszam do oglądania. Country roads, take me home to the place I belong. Tak jak wspomniałem we wstępie, dzisiaj zabiorę Was do projektu, który powstał zaledwie przedwczoraj. Falloutoza ogarnęła cały świat, a mnie też to się oczywiście udzieliło. Ale do brzegu. Mając na uwadze nadchodzącą aktualizację, która trafiła na serwery PTS, dodająca nowy fragment mapy na południe, postanowiłem wykorzystać to do budowy nowego obozu już teraz. Tym razem jednak nie jest to mój stricte camp, tylko Decibeli. Ot taka niespodzianka dla drugiej połówki. Całość utrzymana jest w stylistyce post-apo, jednak według mojej własnej wizji. Mamy na dole tawernę bar wraz ze sklepem, na pierwszym piętrze strefę rozrywki, a na ostatnim pokój sypialniany. Fragment statku natomiast stanowi strefę warsztatową, a tuż obok ogródek posiadający niezbędne rośliny do podstawowych trunków jedzenia. Z kładki jest też dostęp bezpośredni do oczyszczalników wody, strefy bimbrownika oraz jacuzzi. Jeżeli będziecie grać na PlayStation, zapraszam do kampa Decibeli Elo, na pewno znajdziecie coś ciekawego w jej sklepie. Tymczasem dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie ten projekt. Dzięki za wsparcie dla osób widocznych na liście oraz dla Bethesdy Softworks. Jeżeli też chcecie mnie wspomóc, zapraszam do przycisku Wesprzyj lub linku, który znajduje się pod filmem. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za to, że mnie oglądaliście. Do zobaczenia i usłyszenia na pustkowiach. Elo!